Witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A dzisiaj będziemy zajmować się tymi oto pięknymi butami z recyklingu. Tak moi drodzy, są to buty z recyklingu, ale zanim do nich przejdziemy, pamiętajcie zostawić subskrypcję na kanale oraz polubić ten film, ponieważ bardzo fajnie, żeby te buty miały dużo lajków, ponieważ są mega przepiękne i dla mnie to jest designowo but roku koszykarski Nike'a. Tak jak w zeszłym sezonie były to Freaky jedynki, w tym sezonie jest to to. Dużo ludzi się ze mną zgodzi, a dużo ludzi mówi też, że są paskudne, ale to, czy coś jest ładne, jest tylko subiektywne. Możecie obczaić sobie, mam taką śliczną nową bluzę od firmy Bladist, takiej polskiej firmy, za którą odpowiada nasz kolega z drużyny Alan. Tam mogliście go widzieć na innych filmikach z meczy. Zawsze się śmieje z jego worka na śmieci na głowie. No, bardzo polecam. Mam od nich 3 bluzy i są super. Możecie sobie kupować. No, ale przejdźmy do samych butów. No, mi te buty się tak podobają, że stwierdziłem, że nie będę się szczypać w tańcu i wezmę od razu 2 CW. Mamy tu 2 dostępne obecnie CW u nas w Europie, u nas w Polsce. Oczywiście oba CW są ze sklepu koszykarza, do którego zapraszam i zapraszam, możecie kupować z mojego replinku, który macie poniżej. Będę bardzo wdzięczny. Mamy tutaj 2 CW. Pierwsze jest to, w sumie drugie CW, amalgamat. Ogólnie lubię to słowo, ponieważ nie wiem, czy ktokolwiek z was gra w taką karciankę Hearthstone, to amalgamat jest tam bardzo fajnym strzelnikiem. A tu mamy te pierwsze OG Cosmic Unity. Buty uważam, że są w obu CW przepiękne. To jest dużo bardziej patrykowe. To jest po prostu kozackie. Uważam, że mimo tego, że jest czarne i wiecie, że ja narzekam zawsze na czarne buty, to te tutaj jest... Ach! Co my tu mamy? Mamy tutaj poduszkę AirZoom, wszytą systemem Strubble w podeszwę. Do tego bardzo dużo materiałów z recyklingu, bo co najmniej 25% materiałów tego buta jest z recyklingu, w tym pianka TPU. Powiem wam, że jeśli chodzi o recykling i inne tego typu rzeczy, to ja oczywiście segreguję śmieci, ponieważ no, to nawet finansowo się nie opłaca nie segregować, to jednak nie jestem jakimś mega hipisem, ale no sorry, te buty są kozackie. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to też, że pudełko jest w 20% co najmniej z recyklingu oraz nie było papieru. Nie ma papieru kompletnie w tych butach, to znaczy takiego, które zabijacie. Na przykład zobaczycie niedługo, ponieważ mam tu piąteczki Oregony, które też chcę wam pokazać. Tam jest podwójna warstwa papieru, którym zawinięte są buty. Zresztą się nie dziwię, bo buty są kotem. I myślę, że on jest troszkę bez sensu, ten papier, i nie wsadzanie go do butów akurat jest dobrym rozwiązaniem. Wiele osób w tych butach narzeka na to, ten silnik odrzutowy z tyłu. Mówi, że przypomina im to wszystko widzące oko z butów Kyriego, bo jak wiemy, Kyrie Irving jest płaskoziemcą, foliarzem, teraz to szamanem chyba też, nie wiem, magikiem, klaunem, dzięciołem też prawdopodobnie, w innym wcieleniu był królową brytyjską. No nie wiadomo jak to jest Skyrim, on ma jakieś tam przerwy co chwilę życiowe od gry. No powiem wam, że na żywo te buty wyglądają jeszcze lepiej. Niestety dla wielu osób problemem będzie to, że są dosyć ciężkie. Powiem wam moi drodzy, jest mały problem z ważeniem, ponieważ mam problemy z wagą, ale na pewno na ich recenzji już waga tych butów będzie, więc nie bójcie się, na pewno się pojawi. Mam o tyle fajną możliwość, że będę mógł przetestować 2 CW, więc nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale czasami tak są różnice materiałów, czy nawet różnice
trakcji z poszczególnych cebuł, ponieważ zastosowana jest czasami różna guma w podeszwie zewnętrznej. Taka sytuacja była na przykład z KD12, w których system był bardzo podobny, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, amortyzacyjny. I tam wersje Outpearl, YouTube i jeszcze jedna miały wzmacnianą gumę w podeszwie zewnętrznej i miały podobno dużo lepszą trakcję. Nie wypowiem się, ponieważ ja mam tylko wersję YouTube, tych wcześniejszych nie miałem, więc nie mogę się wypowiedzieć. Tutaj mam dwa pierwsze CW i myślę, że jeśli będzie możliwość, a te buty raczej nie schodzą tak kosmicznie dobrze, to będę powijał wszystkie CW, ponieważ buty są piękne. Designowo troszkę mi przypominają KD13, jakby były trochę niższymi KD. Tutaj pianek jest sporo, powinienem być zadowolony. To jest mięciutkie, to jest genialne. Materiał przewiewny, język, kurczę. Widzieliście na pewno na przebitkach, no język też się wydaje superowy. Sznurówki, proste, ale genialne. No ja jestem w pełni zadowolony z tych butów. Mega się jaram. Nie ma z nimi problemu z dostępnością, więc wbijajcie, jeśli was przekonało to, co pokazałem. Jeśli nie, no to poczekajcie do recenzji. Ja z nią chętnie. Jak wy to oglądacie w sobotę, no to w sobotę niestety nie. Ale już od poniedziałku testuję je na grubo, bo naprawdę to jest coś, na co ja bardzo czekałem. I myślę, że spróbuję tych butów outdoorowo. Guma jest nawet ok, powinny wytrzymać. Tego te ciemne wezmę sobie na outdoor, te sobie wezmę na indoor i będę zażynać te buty, ponieważ ja uważam, że no nic lepszego wizualnie nie trafi nam się od Nike'a w tym sezonie. Oczywiście nie mówię o retro Jordanach i takich rzeczach, tylko o butach stricte do gry w koszykówkę. Tak, oczywiście, można grać w retro, w koszykówkę, można. Wszystko można, możesz grać w rakietach śnieżnych. Dominik, jeśli to oglądasz, powiedz, w czym grali twoi znajomi z Filipin, kiedy grałeś z nimi w koszykówkę. No. W klapkach, no, albo na bosy. No tak, więc wiecie, no, buty nie grają, ale zawsze lepiej mieć te fajne. Z mojej strony to już wszystko, ja mega jaram się tymi butami, są prześliczne, materiały wyglądają na bardzo oddychające, co ja bardzo lubię w butach. Jestem ciekaw, czy ocenię je tak dobrze, jak sprawiają pierwsze wrażenie, czy pojawią się kolejnym kapciem jak Harden Volume 5. I tak, teraz Harden Volume 5 to będzie na tym kanale odniesienie do największego gówna w butach koszykarskich. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!